Kolejne problemy w szatni Bayernu Monachium. Piłkarze odmówili rozpoczęcia treningu. Hiszpański El Mundo o niebotycznej ofercie za Leo Messiego. O kolejnej kontuzji Kevina De Bruyne. A na sam koniec o Viniciusie Juniorze, który przed transferem do Realu dogadany był z FC Barceloną. Zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam do oglądania. Niko Kovač ma kolejne problemy ze swoimi zawodnikami. Na samym początku nie mógł znaleźć wspólnego języka z Arjenem Robbenem, który na treningach nie zwracał uwagi na jego słowa, czy z Jamesem Rodriguezem. Teraz pokłócił się z Frankiem Ribery oraz Jerome Boatengiem. Odmówili oni uczestnictwa w treningu. Jeden położył się za bramką, a drugi oparł się o baner reklamowy. W szatni miało dojść do ostrej wymiany słów, w której Chorwat domagał się szacunku i wykonywania poleceń. Zarząd Bayernu jeszcze nie tak dawno przyznał, że w pełni popiera trenera, a winę zrzucił na dziennikarzy, którzy ich zdaniem szukają sensacji i to wpływa na atmosferę w zespole. Skoro takie zachowania obserwujemy na treningu, gdzie cała drużyna się rozgrzewa, a dwóch zawodników odmawia współpracy, to czy oni są potrzebni? Czy nie powinno się spojrzeć na dobro drużyny? I skoro dla kogoś fakt, że znajduje się w takim miejscu, gdzie wiele piłkarzy może o tym tylko pomarzyć, nie jest wystarczającym powodem czy też motywacją do treningu, to czy oni zasługują na miejsce w drużynie? Może lepiej dać szansę wychowankowi, który zostawi na murawie zdrowie i serce za ten klub, a nie człowiekowi, dla którego liczy się tylko stan konta. Jeśli ktoś z Was myśli podobnie, zostawcie kciuka w górę, a w komentarzu napiszcie, co uważacie o obecnej sytuacji w szatni Bayernu. Jak donosi hiszpański El Mundo, Manchester City zaoferował za Leo Messiego 755 milionów euro. Otrzymałby 5-letni kontrakt, a na jego mocy za sezon gry dostawałby 50 milionów euro rocznie. Jeśli tylko transfer stałby się faktem, jego ojciec miałby dostać od klubu z Anglii 50 milionów euro premii. Dokładnie ile sama Barcelona otrzymałaby za Messiego nie wiemy, jednak wliczając w to wszystkie premie, cały koszt transferu to 755 milionów euro. City od roku 2016 zainteresowane jest Messim. Podejmowali już wiele prób jego kupna, jednak za każdym razem to im się nie udawało. Kolejny dramat dla Kevina De Bruyne. Był on jednym z najważniejszych zawodników na boisku, kiedy to na Mundialu Belgia wysyłała Brazylię do domu. Nie tak dawno miał 6-tygodniową przerwę spowodowaną urazem, a teraz ponownie pożegna się z piłką na co najmniej miesiąc. Jest to efekt starcia z Thibaut Fosu-Mensahem w Pucharze Ligi. Przez kontuzję kolana opuści m.in. derbowe starcie z Manchesterem United. Za 45 milionów euro Vinicius Junior trafił do Realu Madryt. Jednak teraz wypływają na światło dzienne kolejne informacje związane z jego transferem. Podobno był on już dogadany z FC Barceloną. Zauważył go skaut Barcelony i zaoferował mu dogodne warunki. Prawdopodobnie wtedy pojawiła się oferta z Realu Madryt. Ustawiła ona nie tylko młodego piłkarza, ale też jego rodzinę i pośredników. Na dziś to już koniec, zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia.